Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 132 rytuału dla Matki Ziemi ostatniej pełni Księżyca, czyli 24 lutego 2024 roku. Dobrze, nie powiedziałam tutaj 2200 któregoś. Dobrze. Bo tak cały czas te dwójki nam towarzyszą w ostatnim czasie. Mieliśmy przecież ceremonię o numerze 222, mieliśmy mentoring o numerze 32, no i większość, większość rzeczy, które dzieją się tutaj wokół, to po prostu ta dwójka jest bardzo obecna. Był to oczywiście również drugi rytuał za dusze zwierząt, które Odchodzą w nienaturalny sposób, czyli bierzemy tutaj pod uwagę zarówno rzeźnie, jak i różne takie sytuacje, w których ludzie są zamieszani, oraz oczywiście eutanazję zwierząt. Był to również drugi rytuał ze drzewa w połączeniu z energią mitycznych drzew Edenu. Zaczynajmy więc. Zaczniemy od tego, że tuż przed pełnią księżyca miała miejsce ceremonia o numerze 222. Czyli, tak jak już mówiłam, był to niesamowity proces, zamknięcie pewnego procesu naszego rozwoju, transformacji, przemiany świadomości, którą można zawrzeć w takim porównaniu. Przemiana kopciuszka w arcykapłankę. Księżniczki w arcykapłankę, królowej w arcykapłankę i w odniesieniu męskim, przemiana tego normalnego mężczyzny, którego możemy nazwać takim niedorajdą życiowym w arcykapłana, przemiana księcia w arcykapłana i oczywiście przemiana króla w arcykapłana. Niesamowity proces, który mamy za sobą, który kończy cały, cały, cały etap ceremonii od 1 do 222. Te osoby z Was, które interesują się tarotem, czyli wielkimi arkanami tajemniczenia, wiedzą, że w tym 222 jest zawarta również szóstka, czyli taka karta, która ma pod tytuł Kochankowie albo kochający, w rzeczywistości na tej karcie mamy cesarza i cesarzową, połączenie alchemiczne i to połączenie jest pod patronatem czy tego ślubu dokonuje eremita. Ja omawiałam to oczywiście na naszej ceremonii o numerze 222, dokładne przesłania tej alchemii, z której y, poprzez połączenie przeciwieństw pojawia się coś nowego. My wiemy również, że pierwsza moja książka trylogii, Ty wiesz, że trylogia to jest zwykła powieść, można tak powiedzieć, z gatunku fantastyki ale w rzeczywistości tak pomiędzy powieścią historyczną, kostiumową i fantastyczną, ale w rzeczywistości jest to wiedza ukryta w symbolach w takiej bardzo pięknej i przyjemnej formie, gdzie przechodzimy przez losy Mariam Salis, czyli Zielona okej wiedźmy, która została oskarżona o kontakt z diabłem i Czarnoksięstwo, skazana oczywiście przez kościół, no i później zaczynają się całe jej perypetie, gdzie przybywa do księstwa Mrocznych Gór i w tym księstwie Mrocznych Gór króluje ta alchemia. I ta pierwsza księga trylogii kończy się czternastym rozdziałem alchemia, czyli połączenie przeciwieństw. To był ten pierwszy zamiar zakończenia, zakończenia tej trylogii. Teraz jesteśmy już prawie, że na końcu kolejnej trylogii, czyli kolejnej grubej księgi. I jak wiesz, że w każdym rozdziale zawarta jest niesamowicie inspirująca symbolika, która pomaga nam patrzeć na ten świat i na wszystkie zjawiska, które tutaj się dzieją, zupełnie inaczej. My patrzymy z Inną świadomością, z taką niesamowicie wyselekcjonowaną percepcją, gdzie um, widzimy pewne rzeczy inaczej niż większość ludzi, a gdy widzimy więcej, rozumiemy więcej, no to oczywiście jest nam dużo, dużo łatwiej tutaj. Na tym obszarze tego życia ziemskiego się poruszać i osiągać oczywiście wszystko to, co jest dla nas ważne i w tej dziedzinie materialnej, i w tej dziedzinie niematerialnej, czyli ten nasz cały rozwój świadomości jest przyspieszony, ale również te sukcesy w takich zwykłych, normalnych ludzkich sprawach. Więc zwróć uwagę, jakie niesamowite. Energie były przed tym naszym 132 rytuałem dla Matki Ziemi i drugim rytuałem za dusze zwierząt i drugim rytuałem za drzewa. Czyli tak jakby wszystko się połączyło, bo tu mieliśmy 222, tutaj mieliśmy dwójkę na końcu, potem znowu dwójkę, potem znowu dwójkę. Wszystko w odpowiednim czasie. Czyli uważam, że jeżeli ktoś z Was bierze udział w rytuałach dla Matki Ziemi, to jest no. To jest po prostu, nie ma innej opcji, tylko powinien się zapoznać ze wszystkimi ceremoniami, wracać również do tych ceremonii, zapoznać się z trylogią i oczywiście zapoznać się z mentoringiem, ponieważ to wszystko dopiero daje Ci całokształt. Całokształt, żeby kształtować Twoje życie idealnie, żeby pokonywać bariery, problemy, ograniczenia. Różne wzory, schematy, nawyki, nałogi, blokady w podświadomości, blokady wyniesione w kodzie krwi, blokady karmiczne itd. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ za chwileczkę zaczyna się marzec. No i w marcu mamy dwa takie ważne wydarzenia. Pierwsze to jest Rubinowy Nów Książeca ze mną. Już jest opisany na mojej stronie maria.bukardi.pl i tutaj również będzie w linkach w opisie. To jest niesamowita energia, niesamowita energia rubinowa, jak ten rubinowy płaszcz, który nosi eremita w czasie, gdy udziela ślubu cesarzowi i cesarzowej. Ten rubinowy kolor, który ileż to razy występuje w mojej trylogii, no i mieliśmy również ceremonię um, z rubinowej piramidy. Na pewno ją pamiętasz, na pewno ją pamiętasz, więc to wszystko jest całość. To jest wszystko jeden proces. Yy, idziemy dalej. Yy, może jeszcze co do wydatków albo inwestycji, ponieważ wiele osób z Was, które są na przykład, słuchają mnie. Na różnych platformach podcastowych, albo na, na platformie YouTube, czy na Facebooku, itd., to często macie takie wrażenie: Wow, u Marii Bukardi to talizmany to już jest po prostu nie na moją kieszeń to jest po prostu coś z wyższej półki. Tutaj oczywiście trzeba rozumieć, co to znaczy talizman a kamień. Nie każdy kamień jest talizmanem, i nie każdy talizman jest tej samej wartości to jest zupełnie coś innego niż to co możemy sobie gdzieś tam kupić na jakimś straganie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Talizman kupiony u mnie to jest gwarancja. Ja gwarantuję moim imieniem, nazwiskiem, moim doświadczeniem za talizman, który jest u mnie kupiony. To nie jest tak, idziemy sobie gdzieś tam na jakiś e, giełdę minerałów i sobie wyszukujemy e, jakiś kamień. Gdzie tysiące ludzi tego dotykało, te energie się przyczepiały do jakichś kamieni, albo dostajemy od kogoś w prezencie jakiś kamień, i, i, i w ogóle nie wiadomo, o co z tym wszystkim chodzi. To nie jest talizman. Idziemy dalej. Więc wiele osób z Was ma takie wewnętrzne przekonanie. Wow, jak coś od Marii Bukardy, to już po prostu jest prada, to już jest tam gdzieś z najwyższej półki. Tak często są takie opinie na forach internetowych. Nic bardziej błędnego, naturalnie są u mnie rytuały, które są z wyższej półki, i to wszystko, każda cena zawiera w sobie różne, różne rzeczy. Czyli jeżeli coś jest droższe. To ma zupełnie inne punkty, inne aspekty w sobie, ale są również u mnie rytuały siedmiogodzinne, rytuały świec intencyjnych, które są dopasowane na każdą kieszeń, każdy sobie może na nie pozwolić. I tak samo, jeżeli chodzi o treści. Jeżeli y, wpłacisz 17 zł, to masz dostęp przez jeden dzień do wszystkich mentoringów, czyli ty możesz sobie na przykład na weekend, Wykupić zaraz rano na jeden dzień dostęp do mentoringu i przez cały weekend sobie czy przez jeden dzień, sobotę, niedzielę przesłuchać sobie wszystkie mentoringi. I jakaż to jest inwestycja! To nie jest żadna wielka inwestycja. Tak samo dostęp do ceremonii. Za 33 zł masz dostęp na pełne 6 dni. Ty przez 6 dni spokojnie możesz obejrzeć większość ceremonii. I jaka to jest inwestycja. Dlatego ja czasami się tak śmieję, a czasami nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Jak wiele osób mi mówi, a pani Maria, pani, słucham tylko na YouTubie, bo to wszystko jest dla mnie za drogie. Jakie za drogie? 17 zł to chyba nawet kawa więcej kosztuje w Starbucksie niż 17 zł, a 33 zł. No to, to nawet nie jest jakaś sałatka w jakiejś restauracji. Więc, żebyśmy się dobrze rozumieli, w mojej ofercie jest wszystko, czyli rzeczy naprawdę dostępne dla każdego. Dla każdego. Rzeczy, które mają bardzo wysoką jakość, a mimo tego są dostępne dla każdego, ale są również rzeczy troszeczkę droższe, no bo jeżeli ja muszę zainwestować w coś ileś tam dni, no to musi oczywiście być ta wymiana do tego dopasowana. Dobrze, idziemy dalej. Rytuał dla Matki Ziemi: 132 rytuał dla Matki Ziemi jak mogę to nazwać? Rytuał, który w pewien sposób również kończy jakiś cykl. I zaczyna coś nowego. Tak jak my teraz jesteśmy. Na tym za chwileczkę będzie początek marca. W marcu mamy ten rubinowy nów Księżyca, mamy y, Równonoc, czyli Ostarę. Bardzo ważny termin w każdym kalendarzu, i jeżeli coś w życiu naprawdę jest dla nas ważne, to, to są pewne terminy, które są nieodzowne, żeby coś poruszyć albo coś usunąć. No i w marcu to jest taki miesiąc, który ten początek marca jest bardzo lekki i piękny, tak można to nazwać. Ponieważ y, tutaj mamy takie układy planet, które pomagają nam bardzo empatycznie patrzeć na innych ze współczuciem, z takim głębszym zrozumieniem, ale potem mamy taki czas, mniej więcej w połowie marca, który będzie bardzo dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, y, jeżeli chodzi o sprawy karmiczne. Czyli tutaj. Y, będzie takie zderzenie, każdy z nas będzie widział w swoim życiu, szczególnie w różnych związkach, które mamy, yy, wiele rzeczy karmicznych, które będą wychodziły na powierzchnię, trzeba się temu przyjrzeć, trzeba się z tym zmierzyć, i może trzeba będzie w pewne rzeczy. Uderzyć, to pamiętaj o tym, że są u mnie rytuały te właśnie siedmiogodzinne, czy rytuały świec intencyjnych, oczyszczania karmy z różnymi ludźmi, miejscami, czy różne rzeczy, które po prostu w tych naszych poprzednich inkarnacjach się nagromadziły. Pamiętaj o tym, że jak będą się pojawiać w połowie marca jakieś dziwne, dziwne sytuacje w Twoim życiu, to ja stoję do Twojej dyspozycji, jeżeli chodzi o pomoc w oczyszczaniu tych wszystkich rzeczy karmicznych. Idziemy dalej. No, i teraz ten rytuał dla Matki Ziemi był pewnego rodzaju takim zakończeniem pewnego etapu, i mieliśmy bardzo dużo takich energii, momentów, wizji, które są z tym związane. Na przykład był obecny żywioł wody. Ten żywioł wody był bardzo, bardzo silny. To mogło się pojawiać jako sny, na przykład o. Powodzi, jako. Ja miałam na przykład dzisiaj taki sen, że zbierałam jakieś, jakieś rzeczy na plaży po powodzi. I między innymi na tej plaży leżał łabędź, i ten łabędź miał jakiś problem. Ja podbiegłam do tego łabędzia i w ostatniej chwili go złapałam, jak on wzbijał się w powietrze, przycisnąłam go do ziemi i okazało się, że on był. Cały opleciony jakimś plastikiem i wołałam o pomoc. Jakiś mężczyzna przyszedł mi z pomocą, zaczął ten, ze mną ten plastik z tego łabędzia ściągać i wtedy się obudziłam. Jakie to symboliczne, prawda? brzydkie kaczątko przemienia się w łabędzia. Ten łabędź jest widoczny. Na wielu, wielu symbolach, w wielu kartach tarota ten łabędź się pojawia. Ten łabędź jako taki symbol takiej niesamowitej czystości. Krystaliczności, jak i ta dwójka, czyli ta arcykapłanka, którą cały czas tutaj mamy, tą dwójkę, która nam towarzyszy. Zresztą mamy rok 2024, czyli dwójka, no i dwa razy dwa jest znowu cztery, czyli znowu daje nam dwójkę, dwójkę i dwójkę, czyli tak jak ta ceremonia o numerze 222. No i ten rytuał dla Matki Ziemi powtarzał bardzo wiele elementów. Był element płaczu. Czytałam również już pierwsze Wasze sprawozdania, widziałam, że wiele osób z Was płakało, wiele osób miało takie odczucie takiej ciemności. Ja miałam również takie odczucie ciemności. Ono trwało może przez 10 minut. Jeszcze przed godziną 22, potem o godzinie 22, może jeszcze kilka sekundek po było takie odczucie jakby być w takiej kompletnej ciemności niektóre osoby z was miały takie odczucie jakby być w głębi oceanu, inne osoby z was płakały, nie wiedziały dlaczego albo już przed rytuałem albo kilka dni przed tą pełnią albo w czasie pełni był ten, ten element płaczu, czyli emocje woda, bardzo bardzo silnie obecne, niektóre osoby z was jakby przez przypadek oglądały tego nowego awatara, czyli również żywioł wody. Ja przez przypadek, tak można powiedzieć, gdy publikowałam na, na Instagramie, publikowałam różne treści w relacjach, to jakoś tak podświadomie wybierałam właśnie muzykę z awatara i właśnie z tej części, gdzie tym żywiołem była woda, czyli ta woda jako emocji, jako pamięć, te oceany, które... Mają w sobie pamięć, wiemy, znamy te badania Masaru Emoto na kryształkach wody, że woda zapamiętuje, woda zapamiętuje, co się do niej mówi, jakie emocje wyrażamy. My wiemy, że nasze ciała są zbudowane z wody, i właśnie ten element. Wody był bardzo, bardzo obecny na naszym rytuale dla Matki Ziemi i na tym rytuale za drzewa. Tak, jakby ta woda była potrzebna, jakby ta woda była zgromadzona w tych drzewach. Idziemy dalej. Dla mnie ogólnie to był bardzo trudny rytuał, ponieważ ymm, kolejny rytuał w magicznej oazie, a jednak no, w magicznej oazie jesteśmy po pożarze i wszystko jest takie. Smutne, tak można powiedzieć, wywołuje emocje, i muszę się przyznać, że, że też mi się łezki uroniły na tym rytuale dla Matki Ziemi. Jeżeli chodzi o wszystkie zwierzaki, które odeszły w ostatnich latach, no całej mojej historii, 14 lat tworzenia magicznej oazy na Maderze, znowu ta czternastka, znowu ta alchemia, jak, jak w tym rozdziale trylogii. I właśnie tego 2014 roku, jak gdyby następuje ten pożar, który niszczy tak dużą część oazy, no ale nie tylko oazy, no, pół wyspy została spalona. Tutaj też takie odniesienie do hejterów, pewnie też słuchają teraz tego nagrania, bo niektórzy mówią, A, że dobrze, bo tam oazy, pożar, pożar doszedł do oazy, i dobrze, że się tak stało. No, hejterzy są straszni, straszni potrafią bardzo, bardzo dużo takiej złej energii natworzyć, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, że to wszystko jest karma i to wszystko wraca i to bardzo szybko, szybciej niż im się wydaje i tutaj właśnie do hejterów że no nie tylko magiczna łaza, ale pół wyspy Madery się spaliło i nie tylko Madery, bo wiele osób z was było w innych miejscach w tym roku i, i przeżyło te pożary wiem, że jest to globalny interes niektórych, którzy chcą nam tutaj sprzedać pewne faszy klimatyczne i tak dalej, I, i są to po prostu zorganizowane działania niszczące drzewa, niszczące, yy, niszczące naturę. Tutaj jeszcze raz wzywam wszystkich Was, którzy słuchają moich podcastów, czy, czy oglądają moje filmy, pamiętajcie, że razem możemy bardzo dużo zmienić. Yy, ja od wielu, wielu lat nawołuję do sadzenia drzew aby robić to samodzielnie, jeżeli nie możemy, to w zamian za papier, którego używamy, aby przekazać datek, darowiznę na nasze stowarzyszenie Ono Semina Org z siedzibą w Szwajcarii, organizację pożytku publicznego i razem możemy bardzo dużo zdziałać. To nie jest takie, ojejku, wycinają drzewa i co ja zrobię. Bardzo dużo możemy zrobić, bardzo dużo. Czy fizycznie, czy w energii, poprzez po prostu datki, i te datki są wykorzystywane tylko i wyłącznie na sadzenie drzew, ponieważ nasza organizacja to nie jest jakaś tam fundacja czy pseudofundacja, gdzie sobie ktoś założył i sobie z tego korzysta, tylko jest to organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Szwajcarii, nadzorowana przez instytucje szwajcarskie i tutaj nie ma żadnego tralala że sobie ktoś z tego coś tam prywatnie Kupuje wszystkie środki co roku są sprawdzane czy są wykorzystywane zgodnie z naszym celem, a w naszych celach statusowych jest tylko i wyłącznie sadzenie drzew i ochrona tych obszarów, więc tutaj nie można sobie kupić samochodu, czy komputera, czy czegokolwiek innego, jak to się dzieje w wielu innych fundacjach. Nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu innych. U nas wszystkie osoby, które pracują w naszej fundacji, pracują bezpłatnie. Tutaj nikt nie ma żadnej pensji, że sobie bierze jakieś pieniądze z fundacji czy z, czy z naszej organizacji, dlatego za tą organizację mogę zagwarantować i każdy może to sprawdzić, każdy może sobie sprawdzić dokumenty. To jest wszystko publicznie dostępne w Szwajcarii, więc każdy może wejść, zobaczyć, na co te środki są wykorzystywane. Czyli z naszą organizacją onosemina.org masz pewność, że wszystkie pieniążki, wszystkie idą na cele statusowe, czyli na sadzenie drzew oraz na ochronę tych obszarów, na których te drzewa zostały posadzone. Idziemy dalej. To jest takie jak gdyby uzupełnienie do naszego rytuału za drzewa. Czy za zużywanie papieru, którego każdy z nas używa codziennie, chociażby idąc do toalety, prawda? I te właśnie papiery toaletowe są robione z tych eukaliptusów, które tutaj zaśmieciły nam całą maderę. Cała madera jest, są eukaliptusy. One potrzebują pożarów, one się świetnie rozmnażają i wytruwają wszystkie inne rośliny. Więc jak ktoś tutaj przejeżdża na Maderę, o jakże tu zielono, jak to słyszę, to mi się po prostu w żołądku przewraca. Jak można być tak naiwnym, nie widząc tego całego ekosystemu, tylko widzą, o zielone jakieś tam paprotki rosną, albo zielone eukaliptusy, jakże tu zielono na Maderze? No troszkę trzeba czasami włączyć sobie myślenie, że nie wszystko złoto, co się świeci. Dobrze, idziemy dalej. Czyli nasz rytuał. Ten element wody. Ten element wody i element ciemności, tak jakby znajdować się w takiej ciemności ogólnej. No powiedzmy sobie prawdę, no tak ciemno jak jest w tym momencie na Ziemi, to jeszcze nie było. Nawet mówimy, o takie tam ciemne średniowiecze, nic bardziej błędnego. Tak ciemno jak jest tutaj teraz, jeszcze nigdy nie było. I takie. Stworzenie z ludzi biorobotów odciętych od duszy, yy, którzy są tylko w ego i jeszcze myślą, że się rozwijają duchowo. A rozwijanie się duchowo to nie jest to, że sobie ktoś tam jogę poćwiczy, sobie na jakieś tam warsztaty pojedzie, że sobie nie wiem, zielone soczki wypije czy coś w tym sensie. To jest yy, tak jak gdyby ten czubek tej góry lodowej i czasami jak nam się wydaje ojejku ale przecież wszyscy się tak rozwijają duchowo tutaj wszyscy już są tacy oświeceni i tak biorą udział tu w warsztatach w seminariach w spotkaniach tra la la, 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 la. a tutaj coraz ciemniej a tutaj coraz ciemniej i każda osoba z was która ma zdolności te wyższe zdolności aktywne o tym wie każdy z Was wie, jak jest tutaj ciemno. I ta ciemność, którą my odczuwamy na tych rytuałach dla Matki Ziemi w ostatnich miesiącach, to jest po prostu ta globalna ciemność. Ale to nie znaczy, że my mamy rezygnować. To nie znaczy, że my mamy yy, ręce załamywać, że my mamy w jakiś sposób popadać w, jakąś, w jakiś paraliż, w jakiś brak motywacji. Wręcz odwrotnie. Właśnie dlatego musimy działać jeszcze więcej, jeszcze mądrzej i wszystko analizować. No i takie moje dzisiejsze podsumowanie również, jeżeli bierzemy pod uwagę rytuały dla Matki Ziemi, to tutaj obserwujemy pewną zmianę, tak jak zmiana w ludziach następuje. Tak następuje również zmiana na naszych rytuałach dla Matki Ziemi. Dlatego wiele osób z nas może odczuwać, że coś jest inaczej, coś jest. To nie są takie rytuały dla Matki Ziemi, jak prowadziliśmy na początku, które były takie piękne, takie lekkie, takie, takie radosne. No bo po pierwsze mamy taką ciemność, jakiej żeśmy jeszcze nigdy nie mieli. Po drugie, yy, cały ten rozwój skierowany na to przejście tutaj złotej ery jest no, maksymalnie hamowany poprzez różnego rodzaju fałszywych proroków, poprzez różne takie fałszywe światełka yy, i, i ludzie lecą do tych świateł i palą się tak jak ćmy, bo nie wszystko złoto co się świeci, nie wszystko co się świeci to jest świadomość, nie wszystko co świetliste to jest naprawdę świetliste. Jeżeli bierzemy pod uwagę ogólnie energię, to bardzo dużo osób przechodzi na rytuały dla Matki Ziemi i ma nieczyste intencje. Dla mnie to jest ogromny nakład energetyczny. Ja zawsze po każdym rytuale dla Matki Ziemi to jestem po prostu jakaś cofnięta. Po prostu cofnięta. Dzisiaj byliśmy z, z naszymi przyjaciółmi. Byliśmy na lunchu i byliśmy potem nad oceanem, a ja mówię, wybaczcie mi, że ja dzisiaj ja po prostu dzisiaj jestem do tyłu. Do tyłu wybaczcie, że ja dzisiaj taka spokojna, i tutaj nic wielce nie dyskutuję, nie, nie, nie prowadzę, prowadzę jakichś żywych, żywych dyskusji na różne tematy, bo po prostu mam takie wrażenie, że za chwilę zasnę, <laughs> zasnę przy tym stoliku, i, i, i tak po prostu wygląda. Dlaczego? Ponieważ Wcześniej nie było to konieczne, ale w tym momencie jest to konieczne, że ja, zanim zacznę nasz rytuał dla Matki Ziemi, to ja muszę wyselekcjonować uczestników. Kiedyś było tak, że przychodzili uczestnicy i mieli wszyscy czyste serca czyste serca, czyste intencje. A teraz moja pierwsza selekcja to jest na takiej zasadzie, że przychodzą ludzie, którzy mają naprawdę złe intencje, którzy chcą się podłączyć do tego naszego pozytywnego egregora do, tego, do tej pięknej energii i przekierunkować je na jakieś swoje rzeczy przechodzi też wiele osób którzy mają po prostu egoistyczne podejście na takiej zasadzie o jak biorę udział w rytuałach dla Matki Ziemi to ja zawsze czerpię energię i czuję się tak dobrze no ale to nie jest energia dla nas ludzi ja owszem często proszę o energię dla nas dla, energię dla uczestników wysyłam wam moje energię Moje własne energie, dlatego następnego dnia jestem taka padnięta. Ale przychodzą również ludzie, którzy, którzy zabierają energię, czy chcą zabrać energię, która jest przeznaczona dla ziemi, dla siebie, i to nie jest ok, I to nie jest fair, jeżeli ktoś z Was potrzebuje. No, ja nie mówię, że z Was, którzy mnie dzisiaj tutaj akurat słuchacie, bo nie chciałabym tutaj, żeby ktoś się poczuł urażony, bo jest bardzo duża liczba osób o pięknych intencjach, cudownych, otwartych sercach i tak dalej. I to nie jest do Was teraz skierowane. Ale są ludzie, którzy przychodzą, żeby się najeść tej energii. I jeżeli ktoś zabiera jakąś energię, która jest przeznaczona dla Ziemi na własne cele, to sobie tworzy karmę. Nie wolno tak robić. I potem się dziwi, o coś mi się w życiu nie udaje. No jeżeli kradniemy od kogoś energię, no to jest logiczne, że nam się coś w życiu nie udaje. Energię, która jest przeznaczona dla roślin dla zwierząt, dla tych słabszych, cudownych istotek, a ktoś przechodzi dobra to ja się teraz podłączę, bo się fajnie naładuję energetycznie tą energią rytuału dla Matki Ziemi będę mieć takie fajne flow przez cały tydzień, no przepraszam bardzo boska sprawiedliwość dlatego może ktoś to robi nieświadomie jeżeli robisz to nieświadomie i dzisiaj mnie słuchasz, to rytuały dla, rytuały dla Matki Ziemi nie są po to, żeby się ładować energią. Jak się chcesz naładować energią, to sobie słuchaj moich mentoringów, to sobie słuchaj moich ceremonii, to sobie możesz zamówić rytuał jakiś motywujący, dodające radości życia, dodający krystaliczności myśli, rytuały świec intencyjnych, rytuały siedmiogodzinne. To wszystko staje do Twojej dyspozycji. Można sobie zamówić termin u mnie i po prostu y, opowiedzieć mi o swoich problemach, i ja cię naładuję energetycznie poprzez moje audio, gdzie opowiem Ci, jakie są rozwiązania, gdzie leżą problemy, i tak dalej, jak można je pokonać, ale nie na rytuały dla Matki Ziemi, na energii, która jest przeznaczona. Y, po to, żeby uwolnić duszę zwierząt, żeby, żeby odnowić, regenerować drzewa tutaj na ziemi i sobie ktoś przychodzi, bo on się dobrze czuje, bo on sobie energię pobierze z rytuału. Więc dlatego chciałabym, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja teraz podchodzę bardzo, bardzo selektywnie. I jeżeli odczuwam, że ktoś jakąś tam energię kradnie, to ja was po prostu wyrzucam z tego rytuału. I to jest konieczne dla dobra ziemi, dla dobra nas wszystkich. Nie, że sobie ktoś przychodzi, o fajnie, jest rytuał dla Matki Ziemi, to ja sobie tak opomedytuję, jak na takich jakichś szamańskich warsztatach, o potańczymy sobie z gołym tyłkiem przy ognisku, już jesteśmy tak wszyscy świadomi, już my już tak latamy po prostu w innych przestrzeniach, albo sobie popalimy konopie, już jesteśmy tacy w takim flow, już jesteśmy tacy świadomi, już wszystko wiemy. I sobie takie osoby przychodzą na rytuał dla matki Ziemi, po sobie pofruwają w energii. No, nie ze mną takie numery. Nie ze mną takie numery. Więc yy, od razu ostrzegam, jeżeli ktoś mnie teraz słucha i robi sobie takie rzeczy, to boska sprawiedliwość będzie aktywowana i przede wszystkim wyrzucam Was od razu z rytuału. I potem można mieć takie odczucie: no, nie miałam żadnych, no, ja nie miałam żadnych wizji. No. Nie miałem żadnych wizji na rytuale, no bo może były nieczyste intencje i Maria po prostu wyrzuciła kogoś z rytuału. Dobrze, więc jeszcze raz kontynuujemy dalej. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które mnie teraz słuchają, mają dobre i czyste intencje, czyste serca i przychodzicie na rytuał po to, żeby pomóc Ziemi, a nie sobie żeby wysłać energię do ziemi, a nie ładować się energetycznie, żeby wysłać energię w tym konkretnym celu uzdrowienia ziemi, uzdrowienia innych istot, słabszych istot, pomocy dla dużych zwierząt, pomocy dla, dla, dla energii, aby rosły drzewa, aby te drzewa były silne, ochrony drzew, sadzenia drzew i tak i dla Ciebie właśnie to sprawozdanie. Czyli idziemy dalej, ja uważam, że to jest wszystko ważne, dlatego o tym wszystkim opowiadam. Idziemy dalej. Kolejny etap to było takie rozświetlenie tej ciemności poprzez fioletową energię, dlatego wiele osób z Was odczuwało fioletowy płomień czy promień. Ja staram się jak najwięcej tej fioletowej energii aktywować. I dzisiaj było takie niesamowite odczucie, ponieważ byłam dzisiaj w magicznej oazie po wyniki świec intencyjnych, ponieważ oczywiście w każdej pełni mamy również olbrzymi, duży rytuał świec intencyjnych. Widzieliście na pewno już filmiki na wszystkich moich mediach. Ja teraz prowadzę. Różne kanały, czyli i na Instagramie można to zobaczyć, i na tej nowej platformie Instagramu można to zobaczyć, która jest podobna troszeczkę do Twittera, na Twitterze, który teraz ma też inną nazwę, i inne logo, na LinkedIn, LinkedIn, zawsze mi się myli ta nazwa, jaka to jest trudna nazwa, no wiesz na pewno o co chodzi, na Facebooku. Można to zobaczyć. Na WhatsAppie można to zobaczyć, na telegramie zachęcam Was wszystkich, żeby korzystać z telegramu. Bardzo Was do tego zachęcam. Bo to jest no, zupełnie inna jakość komunikacji. No ale każdy musi zdecydować. Ja wiem, jakie są różne, różne interpretacje na ten temat, ale ja używam telegramu w każdej mojej prywatnej korespondencji, w korespondencji z osobami, które ze mną pracują, współpracują, bo wiem, że to jest najpewniejsza platforma. Do, do tej pory, na razie, jak na razie, najlepsza platforma. Poza takimi naprawdę już w pełni zaszyfrowanymi. Czyli i na Telegramie, i na Whatsappie, wszędzie, wszędzie macie te informacje. Wszędzie można do mnie dołączyć i wtedy e, można, można te informacje otrzymywać. E, idziemy dalej. Kolejny etap, właśnie po tym fioletowym, e, w fioletowym etapie, e, to był znowu złoty deszcz, przepiękny złoty deszcz, ale tym razem ten deszcz. Zaczął się jako złoty, czyli świadomość, mądrość Archanioła Jufiela, ale później zmieniał się w taki, taki delikatny, diamentowy, tak jakby diamenty spadały na ziemię i później zmieniał się w typowo kompletnie krystaliczny i to trwało bardzo, bardzo krótko. Ogólnie cały rytuał trwał bardzo, bardzo krótko. Na tym rytuale było troszeczkę mniej osób niż na ostatnim. Odczuwałam to w energii. Może byliście czymś zajęci, może żeście zapomnieli. No, jak ktoś nie ma powiadomień aktywnych na mojej stronie, jak ktoś nie jest zapisany do newslettera, to może zapomnieć, bo ja zazwyczaj wszystko przypominam. I zawsze na mojej stronie mariabukardi.pl. Y, tam jest zakładka, najważniejsze terminy, to są wszystkie terminy opisane. Naprawdę tyle, tyle tam jest informacji, tyle nawet liczniki odliczające do konkretnych terminów. To wszystko jest zainstalowane, żeby o niczym nie zapomnieć. No i ale czasami się zapomina. Ja wiem, że jest nadmiar jakiejś rzeczy, chyba nawet są ferie teraz w Polsce. Jak dobrze pamiętam, w innych krajach chyba też są jeszcze ferie zimowe, więc może jesteście gdzieś tam z dziećmi na wyjazdach albo macie jakieś wyjazdy urlopowe. W każdym bądź razie na tym rytuale było mniej osób niż zwykle, a może jakiś serial jest na tym, na Netflixie? Czy ktoś tam nazywa? Netflixie? Dobrze, poprawiajcie mnie w tych nazwach, w komentarzach, bardzo proszę. Idziemy dalej. Albo uśmieszki, możecie w komentarzach, w komentarzach dodawać, jako takie z przemrużeniem oka. Z przemrużeniem oka. No, hejterzy to bardzo, bardzo proszę. Mogą mi od razu napisać, że źle coś wymawiam, bo to uwielbiają hejterzy, wyłapywać takie rzeczy. Nie zdają sobie sprawy z tego, że ja już od. O, jejku, ile? Prawie 30 lat jestem za granicą w różnych krajach, i to jest chyba logiczne, że mogę tego polskiego języka coś tam zapomnieć albo źle odmienić, jeżeli na co dzień nie używam tego języka, tylko używam innych języków. Dobrze, ale hejterzy oni tam muszą popisać. Idziemy dalej. Czyli. Po tym złotym deszczu, tak, właściwie zamknęłam rytuał, chyba już nic nie było. No, jedyne jeszcze takie odczucie, które było, to robiłam zdjęcia dla Was już po rytuale, no, że zdjęcia księżyca i takie miałam odczucia takiej, takiej pustki, tak mogę powiedzieć, dlatego, że no, wszystko jest takie spalone, wszystko jest takie, no Niby się to wszystko odradza, ale jednak stoją wszędzie te czarne kikuty. Jest takie słowo w ogóle w języku polskim? Czy to mój jakiś góralski akcent się teraz aktywował? No Proszę o wybaczenie, proszę o wybaczenie, jestem góralką, więc ja mam też specyficzny akcent, specyficznych słów mogę używać. Jestem wychowana w polskich Beskidach, więc nie jestem, nie jestem kimś, kto na przykład się wychował gdzieś tam w okolicach w Warszawie czy w innych, gdzie się mówi troszkę innym językiem. Czyli dialekty i folklor może się czasami włączyć, tym bardziej, że również nie wymawiam dobrze R, R ze względu na moją poprzednią inkarnację we Francji, dlatego mi się tak dobrze mówi w języku francuskim, bo to R jest inaczej wymawiane. Ale wiecie, jak mnie słuchacie, że zawsze z tym R jest takie wyraźne. R. Że aż ciarki przechodzą. No to dlatego... Dobrze, tak pół żartem, pół serio. No i wszystkie takie... Dlatego pytam, czy to słowo kikuty... Możecie pisać w komentarzach występuje w ogóle w języku polskim, czy to jakiś mój góralski góralski słówko się tutaj wkręciło, czyli takie, no takie stoją takie nie wiadomo co, prawda? Czyli ani liści, ani nic, tylko takie czarne kikuty. I no jest to, jest to straszne odczucie. Straszne po prostu. Jak się wchodzi do magicznej oazy, i ten domek od kurek jest spalony, nic nie ma, tylko czarne, wszystko czarne. Ja jeszcze przed pełnią księżyca wzięłam sobie jeden dzień tak żeby, żeby porządkować w magicznej oazie. No, to jak przyjechałam z powrotem, to wyglądałam jak kominiarz po prostu, bo wszędzie jest ten, wszędzie jest wszystko spalone. Dzisiaj po tym lunchu byliśmy z przyjaciółmi w takim porcie, gdzie stoją jachty u nas i. I tam jest nowa galeria sztuki otwarta. Może nawet wrzucę na Instagram fotki z drewienek. Z drewienek znalezionych na plaży były robione prześliczne aniołki. Strasznie mi się te aniołki podobały. Ja je wrzucę na, na Instagram, na relacje. Może nawet za chwileczkę. Albo jutro. Bo już teraz śpicie o tej godzinie 22.44. U mnie to wy już śpicie pewnie. I... I e, tak jak widziałam te wszystkie rzeczy z tego drewna, to mi było tak jakoś dziwnie, bo, bo właśnie te wszystkie ozdoby, dzwoneczki wietrzne, aniołki, e, różne istotki z tego drewna zrobione w magicznej oazie, no to się najlepiej paliło. No, to się najlepiej paliło najszybciej. Ten nasz piękny płot, taki przeplatany, co znacie ze zdjęć z magicznej oazy, no to. Jak się ten płot zaczął palić, to już nie było szans w ogóle, żeby cokolwiek ratować, ponieważ no, no wszystko szło po prostu. Szedł taki, taki ogień na taką wysokość, że ten płot był zrobiony z eukaliptusa, więc no, można sobie wyobrazić, jak on się palił. Nasze drzewa laurowe. No i jak tak się wchodzi do tej magicznej oazy, no to jest tak, takie jest to przygnębiające, o, takie jest to odczucie takiej pustki po prostu. Mimo tego, że naprawdę ja się tak staram i, i podlewam, i, i tak wszystko staram, co tylko żyje, i wysiałam tyle roślinek. Tyle w ogóle bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie, wszystkie nasionka, za wszystkie cebulki. Wysłaliście tyle mi roślinek. Ja je posadziłam po pożarze, czyli mniej więcej, w listopadzie je posadziłam i dzisiaj. Tak wchodzę, no i tak no chodzę troszkę po tej magicznej oazie i tak widzę, Boże, wszędzie kwiaty wychodzą z tej takiej ziemi, tylko taki pył i ten, i to wszystko takie spalone, takie, no strasznie to wygląda. No naprawdę nikomu nie życzę, żeby, żeby coś takiego było mu dane przeżyć, żeby przez 14 lat tworzył oazę natury i przyszedł pożar. Więc naprawdę nikomu tego nie życzę. Największemu wrogowi mojemu, ja nie mam wrogów, to znaczy, niektórzy myślą, że są moimi wrogami, ale ja nie mam wrogów. Ale gdybym miała jakichś największych wrogów, to naprawdę yy, nie życzę nikomu, żeby. Ja zaraz będę płakać jeszcze. Spokojnie, spokojnie, Maria. Żeby musiał przechodzić przez coś takiego, yy, żeby widzieć wszędzie te zgliszcza. No i dzisiaj yy, wchodzę yy, i, i patrzę, i wszędzie z tego z tego, z tego pyłu, z tego. Z tych spalonych resztek, z tego, z tego węgla, wychodzą te hiacynty i kwitną, i tak pachnie wszędzie, I, i te drzewa, które zostały, i całe to centrum magicznej oazy wszystko w pełnym kwiecie, po prostu, tak jakby ta natura wiedziała, że, że te zwierzaki tego potrzebują. I ja zawsze też zostawiam i miód z wodą w magicznej oazie dla tych wszystkich insektów. Czyli wymieszany z wodą, żeby one sobie piły. Wczoraj też. Wczoraj to było? Wczoraj. Dzisiaj jest? 25? Chyba tak. Tak, czyli wczoraj w pełni. Uratowałam kolejnego bączka, takiego trzmiela, bo taki był słaby, strasznie. Szybko mu dałam tej wody z tym miodem. Napił się, napił, potem się już wyczyścił no i zaczął, zaczął potem już latać po, po tych kwiatuszkach. No, i, i ptaszków tyle jest w tej magicznej oazie, bo tyle dokarmiam w trzech miejscach. Ptaszki i to naprawdę dziennie, co drugi dzień, no spokojnie po kilogramie karmy im zostawiam, i one się zlatują po prostu ze wszystkich stron, wszystkie możliwe ptaszki. I, I jedzą i one się już w ogóle mnie nie boją, to jest najlepsze. Ja przychodzę do magicznej oazy i idę z tym pojemniczkiem, to już ze wszystkich stron, tylko tak frrr frrr, 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 szybko jeść, 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 no bo one są głodne, no bo one nie mają żadnych nasionek, przecież wszystko się spaliło, to co one mają, ani robaczków nie mają, ani nasionek nie mają, nic nie mają. Więc no, uważam to za część takiej mojej misji, żeby im pomóc przetrwać aż do tego czasu, jak teraz te roślinki znowu będą, będą miały nasionka. No, jest to takie niesamowite odczucie i tak właśnie wiele osób z Was może mieć odczucie takiej ciemności, że na przykład, e, gdy łączycie się ze mną w czasie rytuału dla Matki Ziemi, to możecie mieć odczucie, że jest czarno. No, ale właśnie teraz tak jest czarno w magicznej oazie. No, wszystko jest zwęglone, jest czarno. A wczorajszy rytuał ja prowadziłam w, nie na moim śnieżnobiałym tarasie, który już teraz nie jest śnieżnobiały no to z świadomych względów. Ale prowadziłam go właśnie w takim miejscu, gdzie najwięcej się spaliło i właściwie same zgliszcza. Czyli ja stałam w czarnym pyle, w czarnych. Zwęglonych, szczątkach drzew, yy, wszystkich roślinek, więc można było mieć takie wrażenie jej, jak się łączę z Marią, to tak czarno i ciemno, no bo Maria stała po prostu w węglu. No, w węglu stałam w czasie rytuału dla Matki Ziemi yy, i nie miałam białej sukni ubranej, ponieważ uważałam, że, że potrzebna jest żałoba. Czyli żałoba w tym znaczeniu tego takiego. Połączenia się z tą energią i miałam taką ciemno, ciemno-niebieską nie, ciemno yy, szatę, i to można było odczuwać jako kompletną ciemność. No nie tak jak ich zawsze: biały taras, biały kot albo białe koty, yy, biała suknia Marii, biały płaszcz Marii, wszystko białe, wszystko jasne, wszystko świetliste, tylko to było takie właśnie czarne dookoła, żadnych zwierząt, prawda? Yy, bo ostatni czarny kotek odszedł, w yy, jeden z ostatnich nowiów księżyca yy, i no i ja jeszcze w tej ciemnej sukni, prawda, czyli taka kompletna czer czerń, ciemna noc, wszystko popalone, popalone latarnie, więc nie ma światła, taka czar czarność. Yy, no i oczywiście wokół nas są plantacje eukaliptusów, prawda? Wiesz o tym, bo ja często o tym mówiłam, jak, jak jeżdżą takie ciężarówki i ścinają te eukaliptusy. Są wszędzie plantacje eukaliptusów i po prostu te eukaliptusy są teraz wszystkie popalone. Więc to było takie jakby stać w lesie, który jest kompletnie spalony i jeszcze to właśnie w takiej najciemniejszym miejscu magicznej oazy. Najciemniejszym, tam, tam jeszcze w tym momencie nic kompletnie się nie odradza, ponieważ jest taka gruba warstwa tego węgla, tych rzeczy, które się spaliły. Tam był też domek owieczek, to wszystko się spaliło. Owieczki przeżyły, owieczki przetrwały pożar, bo owieczki były u mojego przyjaciela, są dalej u mojego przyjaciela do tych hejterów, co po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera czasami, jak oni piszą, a co, zlikwidowałaś zwierzaki w magicznej oazie, bo może jakimś tanim lotem przyleciał ktoś na Maderę i widzi, że nie ma owieczek w magicznej oazie, a co one by tu miały jeść, węgiel? To takie może pytanie do hejterów, co one by miały jeść w tej magicznej oazie? Te zwęglo zwęglone wszystko miałyby jeść? Więc owieczki... Owieczki były u mojego przyjaciela, w czasie pożaru już były u mojego przyjaciela, yy, i owieczki przeżyły pożar. Wszystkie owieczki przeżyły pożar, co było właściwie cudem, ponieważ paliło się wszystko. Paliły się nawet domy, paliły się stodoły, setki yy, zwierząt spaliły się żywcem w górach, krowy się spaliły żywcem. Ja mówiłam o tym, że. Że jak znaleziono y, miejsca, w których były te krowy, to były tak po kilka, leżały razem, chroniąc swoim ciałem swoje dzieci, swoje. Załabym płakać, muszę uspokoić. Chroniąc swoim ciałem te maluszki, i wszystkie były popalone żywcem. Wiele osób z nas, które przeżyły ten pożar, słyszało ten krzyk. I jak mi jakiś hejter przeklęty, bo już naprawdę już nie będę teraz wybierać w słowach. Wyskakuje z takimi tekstami. To tylko pokazuje, jak niski poziom ci ludzie mają. Jak niski poziom. I na co oni w życiu zasłużyli. I to jest. Y jest takie niesamowite, więc jeszcze ta dobra wiadomość, że mimo tego, że wszystko się paliło, spaliła się również stodoła, w której owieczki mają swój nowy dom, wszystko się popaliło, a one jakimś cudem się schroniły w Grocie, bo ten mój przyjaciel, on tam, gdzie, gdzie owieczki mają swój dom, to są tarasy nad oceanem ponieważ tam jest dużo trawy, zielonego, one sobie mogą biegać, mają większy teren niż w magicznej oazie. I tam, gdzie on był pewien, że one się spaliły, on był pewien. I pierwsze co, to był telefon do mnie, że one żyją, że to jakiś cud się zdarzył. I on tam miał, jak ten pożar się zaczął, to zaczęła się palić stodoła, doła, ale one sobie mogły biegać, prawda? I one w nocy, Gdzieś tam, przez to spalone ogrodzenie, yy, przeskoczyły na drugi taras, i na tym drugim tarasie była grota, i one się do tej groty schowały. I jak one przeżyły ten dym? Czyli to, że się one nie zaczadziły, to był dla nich cud, dlatego że, że to jest nad oceanem i był wiatr od oceanu, i ten wiatr dmuchał ten ogień do nas. Czyli najpierw był ogień u nich, potem dopiero był ogień u nas, bo my jesteśmy dużo, dużo wyżej. E, magiczna oaza jest na ponad 850 metrów nad poziomem morza, a owieczki są gdzieś tak 200-300 metrów nad poziomem morza. I one przeżyły. One przeżyły ten pożar, bo one się do tej groty schowały i w tej grocie było wilgotno, chłodno i one po prostu tam przeżyły. To był jakiś cud, po prostu cud. Tak jak nasze wszystkie zwierzaczki w magicznej łazie przeżyły, bo po prostu biegały nam pomiędzy nogami w czasie gaszenia pożaru. Pomiędzy, mieliśmy tylko dwa węże i to takie węże ogrodnicze do gaszenia pożaru, więc sobie może ktoś wyobrazić, no po prostu z łopatą na księżyc Te osoby z Was, które widziały filmiki z gaszenia pożaru, to widzieli, jak to wygląda: że konewką gaszenie drzewa. No, widzieliście, jak to wygląda, I jaka to jest walka. To jest, to, to jest po prostu walka ponad siły ludzkie. I to, że w ogóle jakaś część magicznej oazy ocalała, to i tak jest cud boski, boski dar dla nas wszystkich. Ale jednak jest to to odczucie, gdy, gdy jestem na tym rytuale i gdy akurat jeszcze wczoraj prowadziłam ten rytuał w, tak, w takim ciemnym miejscu, w takim czarnym miejscu, to jest to odczucie tej otchłani, tej pustki, tej ulotności życia. I, I myślę, że kolejny mentoring może właśnie zrobię na podobny temat, jak to nasze życie jest ulotne, jak ważne to jest, żeby nie tracić energii na jakieś dziwne rzeczy, żeby. Nie tracić żadnej sekundy, żadnego dnia z naszego życia na jakieś a, bo ja mam depresję, bo mi się nic nie chce, a to się najem słodyczy poleże przed telewizorem. To jest dzień stracony. To jest. Ja wiem, że wiele osób z Was mnie nie rozumie. Wiele osób z Was ma takie wrażenie: Boże, ta Mary, ona tylko albo pracuje, albo tutaj jakieś treści, tutaj jakieś treści. My nie mamy w ogóle czasu, żeby tego wszystkiego słuchać, oglądać, i tak dalej. Albo skoro nam tyle energii, właśnie z tego przekonania. Właśnie z tego przekonania, że każda sekunda, gdzie tutaj jestem, to jest dla mnie podarunek od wszechświata. I tak jak mówi mój przewodnik, Maria, Ty nie jesteś tutaj na wakacjach na ziemi, tu masz tutaj swoją misję do wykonania, swoje zadania do wykonania. Oczywiście trzeba znaleźć harmonię. Trzeba znaleźć harmonię pomiędzy wszystkim, żeby się nie wypalić, żeby nie, nie przeżyć jakiegoś kompletnego załamania, ale też nie można moim zdaniem. nie można całego życia przespać albo przeczilować. Um, bo to jest tak, jakby zmarnować wielki dar o, na takiej zasadzie. Więc myślę, że kolejny mentoring będzie troszeczkę, chyba odpowiem na temat zawiści, zazdrości, zawiści, ale takiej, która dotyczy właściwie każdego z nas czyli każdy z nas na pewno czasami ma takie odczucie, że komuś czegoś zazdrościmy, albo o jejku, dlaczego jemu się udało, a mnie nie, albo. Um, no, takie odczucie on ma lepiej, a ja mam gorzej. I myślę, że właśnie ten kolejny mentoring będzie na ten temat, bo przepiękne pytanie się pojawiło od jednej z uczestniczek mentoringu, i myślę, że będzie ono bardzo, bardzo inspirujące ten mentoring na temat zawiści i zazdrości, dlatego że, że dotyczy każdego z nas. Każdy z nas na pewno miał kiedyś takie momenty, albo ma takie momenty, jeszcze, jeżeli jeszcze nie osiągnął całkowitego oświecenia. I i w tym mentoringu pokażę minusy, ale pokażę też plusy, ponieważ to, że komuś czegoś zazdrościmy albo zawiścimy, wskazuje na ogromny potencjał, który jest w nas i czasami my sobie to wyrzucamy. Ojejku, znowu jestem zazdrosna, albo coś, albo czujemy jakieś takie w żołądku coś niefajnego, a w rzeczywistości są to też wskazówki od wszechświata na różne potencjały i talenty, które są w nas. Ale to na mentoringu nie będę tutaj teraz tego mieszać. Czyli podsumowując, podsumowując, ten rytuał dla Matki Ziemi, myślę, że wszystko powiedziałam, że yy, był to rytuał, który kończy pewien etap, ale jak i kończy, tak i zaczyna. Dlatego zaczęłam o tych kartach yy, Tarota, wielkich arkanach wtajemniczenia. My wiemy, że one się zaczynają od 0, kończą się na 21, czyli gdy występuje 22, to jeszcze niby jest to 0, ale jeszcze niekoniecznie. Czyli jest to taki. Skok kwantowy, skok do innej świadomości i tak możemy to przeżyć. Ta ostatnia ceremonia, teraz ten rytuał, skok do innej przestrzeni, innej świadomości. Kolejna rzecz, czyli te wszystkie etapy woda, emocje, karma, ciemność, czarność, pustka, otchłań. To, że nie wszyscy mają czyste intencje w czasie rytuału dla Matki Ziemi, że teraz będę jeszcze bardziej radykalnie do tego podchodzić i wyrzucać wszystkich kompletnie, kto tylko przychodzi z jakimiś swoimi egoistycznymi rzeczami, to, że przepięknie przebiegł również rytuał za duszę zwierząt. Tym razem nie udało się uwolnić jakichś tysięcy dusz. Ale kilkanaście, może dwadzieścia, może trzydzieści, widziałam, że udało nam się uwolnić. To i tak jest dużo. I tak jest dużo jak na ten czas, w którym jesteśmy teraz. Potem był ten rytuał za drzewa, przepiękny, regenerujący rytuał, który tak się łączy z tą, z tą energią tych mitycznych drzew Edenu. Tak nawiązuje, że w moim sklepie są nowe bransoletki mitycznych drzew Edenu z przepiękne bransoletki z prenitu, z, 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 z super seven. Super seven, tak się to mówi. Tak, czyli tego Super 7, No przepiękny. kwarc niebieski. Kamień słoneczny, kamień księżycowy, oczywiście każda w formie talizmanu. Czyli znowu niezwykła bransoletka, jakaś tam tralala, tylko, tylko w formie talizmanu. Ty wiesz, że zawsze to łączę z tymi drzewami Edenu, jako te szczątki tych mitycznych drzew Edenu. No i wszystko, myślę, że wszystko jest jasne. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, bardzo proszę w komentarzu. Bardzo proszę również dla zasięgów, dla algorytmu. O serduszko chociażby w komentarzu. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie serduszka na wszystkich serwisach. To jest naprawdę takie ważne dla nas twórców: jest to takie ważne, bo czym więcej serduszek, no to po prostu większy zasięg, ta treść idzie do większej ilości osób. Czym mniej komentarzy, mniej serduszek, no to są banowane te treści i, i po prostu nie docierają do ludzi, którzy może chcieliby tego posłuchać. Dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, zaufanie, za to, że mnie obserwujecie, za wszystkie komentarze, za wszystkie serduszka, za, za wszystkie kciuki w górę. To naprawdę jest przepiękne, przepiękne. No, jeszcze może malutka informacja, która dotyczy YouTube, czy YouTube'a. W moich filmach teraz pojawiają się reklamy. Dlaczego? Ponieważ yy, napisałam do YouTube, Oczywiście nie do polskiego, bo wiemy, że, no, że tam. No, nie chcę o tym mówić, no ale no, nie mam tam zwolenników, ale napisałam do angielskojęzycznego YouTube z tą sytuacją moich wyświetleń, czyli że, że są mi zabierane wyświetlenia, że pojawia się 10 tysięcy, a potem są 2000. No, wysłałam im te wszystkie screeny, jak to wygląda, no i dostałam tam oczywiście standardową odpowiedź na takiej zasadzie, że oni mogą tak robić, jak chcą, ale zostało mi polecone to, że mogą być filmy banowane, dlatego że nie wyświetlają się reklamy w moich filmach i że dają mi takie zalecenie, że mam te reklamy włączyć. Bo jeżeli tych reklam nie włączę, no to po prostu no te wyświetlenia, no oni no nie oszukujmy się, prawda? Oni żyją z tych reklam. Więc jeżeli ja tych reklam nie wyświetlam, no to oni nie mają w tym interesu żeby pokazywać moje filmy, więc banują moje filmy, żeby pokazywać inne filmy, które mają reklamy. I dlatego z góry wszystkich was przepraszam, że te reklamy teraz są w moich filmach. Nie było ich przez wiele, wiele lat, chyba przez 3 lata, przez 4 lata, może nawet więcej tylko w tych, które były przez YouTube automatycznie włączone, bo na przykład wykorzystałam jakąś muzykę, do której nie mam praw, więc były reklamy w tych filmach, ale normalnie w moich filmach zawsze były wyłączone reklamy. Teraz one się pojawiają jako test dla mnie, czy rzeczywiście dalej te wyświetlenia będą zaniżane, czy też nie. To będziemy sobie razem oglądać, zobaczymy jak te wyniki będą, będą się kształtować. I dlatego jeszcze raz z głębi mojego serca dziękuję i proszę o komentowanie, o lajkowanie, żeby ten algorytm zobaczył, że te treści są interesujące i mógł je pokazać innym ludziom. A ja z góry mojego, skóry, z góry dziękuję i z głębi mojego serca. Również dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj spokojnie, pisz w komentarzach albo przez e-mail do mnie. W tym miejscu z opisem jest e-mail do mnie. Ja może nie odpowiem od razu, o tak, ale na pewno odpowiem na każde pytanie. Wiele pytań poruszam również w mentoringu ze mną, również w opisie wszystkie linki są, są obecne. Również w opisie jest link do mojego Telegramu, jest link do WhatsApp. Więc wszystkie, wszystkie kanały macie dokładnie opisane. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wasza Maria Bukardia.